Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu warszawski.pis.pl. Dzisiaj naszymi gośćmi są dziennikarze śledczy Gazety Polskiej, pan Leszek Misiak i pan Grzegorz Wierzchołowski. Dzień dobry. Panowie napisali ostatnią książkę pod tytułem Musieli zginąć. Jaka jest główna teza tej książki? Właściwie trudno powiedzieć o tezie, bo my nie przyjmowaliśmy tezy, pod którą pisaliśmy książkę. Książka jest raczej odwrotnie. Książka jest zbiorem naszych ustaleń dziennikarstwa śledczego, które układają się oczywiście w jakąś konkluzję, ale to nie jest konkluzja jakby pod tezę. Wręcz odwrotnie. Jakieś ustalenia z tego wychodzą, a powiem tak, że czytelnicy tej książki i recenzenci uważają, że z tej książki oprócz wiedzy o Smoleńsku wyziera katastroficzny stan państwa polskiego. To wynika z różnych rzeczy dotyczących przygotowań przed wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, później ze śledztwa, z zachowania się oczywiście osób, które odpowiadały za to śledztwo, zarówno z prokuratury, jak i z osób rządzących, no i ze spraw, które wokół tej całej sprawy się działy. Czy według panów było to słynne uderzenie w brzozę, czy jednak nie? Piszemy w książce o tym, że hipoteza, którą przedstawia Komisja Millera, którą przedstawiali też Rosjanie w swoim raporcie, jest niewiarygodna, chociażby z tego względu, że ustalenia poczynione przez ekspertów z USA, między innymi przez profesora Biniendę, współpracownika Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, jednoznacznie stwierdzają, że w wyniku takiego uderzenia złamałoby się brzoza, a nie skrzydło, więc po prostu przytaczamy te ustalenia. My nie jesteśmy naukowcami, nie możemy oczywiście tego sami definitywnie stwierdzić, natomiast przytaczamy ustalenia, które według nas są najbardziej wiarygodne i jedyne tak naprawdę, gdyż ani Rosjanie, ani eksperci Komisji Millera żadnych podobnych badań nie przeprowadzili, w związku z tym trudno to nawet się do nich w jakiś poważny sposób odnosić. Więc po prostu z tych naszych ustaleń wynika, że do takiego przebiegu zdarzeń nie mogło dojść po prostu. Rozumiem. Profesor Kleiber ostatnio z Polskiej Akademii Nauk przyznał, że Komisja Millera właściwie nie robiła żadnej symulacji komputerowej, że należy odróżnić obrazki przygotowane przez grafików komputerowych od symulacji. Czy rzeczywiście tak było? Rzeczywiście tak było i to jest bardzo smutne. Smutne i właściwie żenujące nawet, powiedziałbym, że komisja, która w swoim składzie miała ekspertów, którzy doskonale wiedzą, chociażby pan przewodniczący, czy jeden, obecny przewodniczący Maciej Lasek, którzy doskonale wiedzieli, że takie symulacje są właściwie elementarzem przy badaniu katastrof wszystkich, a szczególnie tych, przy których no, są jakieś wątpliwości, że nie wiemy, co było przyczyną tej katastrofy. Co więcej, przeprowadzenie takiej symulacji, będziemy o tym pisali w jednym z najbliższych numerów Gazety Polskiej zresztą, przeprowadzenie takiej symulacji jest z punktu widzenia eksperckiego oczywiście, nie naszego, jest dość proste, właściwie takim elementarzem, jak wspomniałem. Dlaczego tego nie zrobiono? Tego nie wiemy. Być może moglibyśmy domniemywać, że ta symulacja dałaby odpowiedź, bo dałaby na pewno, według ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, że co się stało z tym samolotem. Czy ten samolot rzeczywiście uderzył, upadł na ziemię i rozpadł się na te tysiące drobnych kawałeczków, i drobnych, większych, mniejszych, czy też na jakiejś wysokości, konkretnie na jakiej wysokości doszło tam do wybuchu, do eksplozji, a bardzo dużo na to wskazuje. Jeszcze powiem tak, że razem z kolegą, jak rozmawialiśmy z ekspertami już właściwie bezpośrednio po 10 kwietnia, z ekspertami od płatowców lotniczymi, oni już wówczas mówili, że pamiętam te słowa, bez ingerencji człowieka na tym poziomie, czy na tym pułapie dokładniej, samolot nie może rozbić się, uderzając o ziemię na tyle części. Nie ma takiej możliwości. Być może gdzieś wyżej, gdzie jest dekompresja, inne ciśnienia panują, może
byłoby to w jakiś sposób bardziej uwiarygodnione. Natomiast na tym pułapie jest to niemożliwe. I tym tropem kierowaliśmy się również w naszym śledztwie. Jest cały czas sprawa wraku problematyczna, ponieważ posłowie Platformy Obywatelskiej, Stefan Niesiołowski, cały czas nam mówią, że wrak nam nie jest potrzebny, bo jest wszystko przebadane, prawda? A wrak był budowany, znaczy był badany tylko pod względem chyba budowy silnika, pod, jeśli chodzi o system hydrauliczny i wady silnika. Natomiast nie był chyba badany pod kątem wybuchów. Tak. Pod kątem obecności materiałów wybuchowych badano w zasadzie tylko szczątki ubrań i przedmioty należące do ofiar katastrofy. Rzekomo należące, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy na faktycznie należało do ofiar. Natomiast pod kątem obecności materiałów wybuchowych wrak badali tylko Rosjanie i tylko ich ekspertyzy mamy i na nich się opieramy, mówiąc, znaczy nie my, tylko mówię tu o czynnikach oficjalnych, mówiąc, że eksplozji nie było. W związku z tym jak najszybciej należałoby ten wrak sprowadzić, już i tak minęły 2 lata, w związku z czym szansa, że coś wykryjemy, że te badania będą wiarygodne, z miesiąca na miesiąc maleje, ale powinniśmy mimo wszystko dążyć do jak najszybszego sprawdzania tego wraku i podejmować działania, więc mówienie o tym, że jest to już niepotrzebne, no jest absurdalne. Przy każdej katastrofie lotniczej wrak się bada. Przy katastrofie na przykład nad Lockerbie to był podstawowy w ogóle element. Dzięki temu w ogóle ujęto sprawców i stwierdzono, że był to wybuch. Właśnie dzięki badaniu wraku. Czy wierzą panowie, że zostanie powołana międzynarodowa komisja do zbadania katastrofy? No, kwestia wiary to jest jedna rzecz. A kwestia faktów, jakie będą miały miejsce, to druga. No, my chcemy wierzyć, że będzie i nie wyobrażamy sobie, żeby jej nie było, ponieważ te zespoły, które pracowały dotychczas nad badaniem katastrofy, czyli zespół pani generał Anodiny, MAK i prokuratura rosyjskiej oraz zespół, czyli komisja pana ministra, byłego ministra Jerzego Millera oraz prokuratura wojskowa, one się skompromitowały w zasadzie i wciąż się kompromitują, dlatego chyba już nie ma innego wyboru. Jeśli chcemy dojść do prawdy, to co profesor Kleiber, myślę, że sugerował się właśnie takim rozumowaniem, jakby apelując o powołanie tej komisji, nie mamy wyjścia, dlatego że te wszystkie instytucje, to część, niektóre z tych osób, być może nie wszystkie, stały się niewiarygodne. Ja jeszcze, jeśli można, nawiązałbym do tej symulacji. Obawiam się, że znaczy, ta symulacja dałaby odpowiedź według naszej wiedzy, według przekazanej nam przez ekspertów, dałaby odpowiedź, co się stało z samolotem. Jeśli by, zakładając, ona wyraźnie wskazała, że samolot na konkretnym pułapie, na powiedzmy 20 metrów, uległ dużej defragmentacji, czyli krótko mówiąc, panowało w środku bardzo duże ciśnienie, które no, sugeruje, że doszło tam do wybuchu. Gdyby ta symulacja to wskazała, do której nie są potrzebne ani czarne skrzynki, ani wraki. Tylko wystarczą te zdjęcia, które mamy, położenie tych zdjęć i odpowiednie są programy komputerowe, które mogą to precyzyjnie wyliczyć. Wówczas, mając taką symulację, mielibyśmy taki element, jakby element nacisku na opinię międzynarodową, przede wszystkim na polskich rządzących i na Rosjan, żeby nam ten wrak i skrzynki zwrócono i żeby śledztwo potoczyło się, że tak powiem, z większym impetem naprzód. Czy uważają panowie w takim razie, że ustalenia komisji Millera legły w gruzach? One już legły bardzo dawno, czyli w zasadzie od chwili odgłoszenia raportu i od chwili, gdy dziennikarze, eksperci, naukowcy krytycznym okiem spojrzeli na ten raport. Tam podstawowe fakty się nie zgadzają. Mógłbym wymieniać w nieskończoność, ale przypomnę najważniejsze. Obecność generała Błasika w kabinie. To, że podstawowe stwierdzenia, podstawowe tezy raportu były oparte w zasadzie na tylko na wyliczeniach, a nie na oględzinach wraku czy na badaniach oryginałów czarnych skrzynek. To, że materiał fotograficzny, na którym się oparto, na który jest przedstawiony w raporcie, jest materiałem rosyjskim, a nie polskim. I to nie, te zdjęcia nie są nadrobione przez funkcjonariuszy rosyjskich, tylko przez jednego z rosyjskich dziennikarzy, który w swoich książkach wyraźnie chwali Władimira Putina i MAK bezkrytycznie podchodzi do ustaleń rosyjskiej komisji. W związku z tym
ten materiał jest zupełnie niewiarygodny i nie do przyjęcia, już pomijając sam fakt tego, że komisja Millera tak naprawdę działa bezprawnie i nie ma umocowania prawnego żadnego. Więc cóż więcej powiedzieć, no, trudno taki raport traktować poważnie. Zapytam panów jako dziennikarzy, jak panowie oceniają wolność mediów w Polsce? Oj, bardzo źle. Powiem szczerze, że pracuję w tym zawodzie 20 parę lat, grubo ponad. I wydaje mi się, że dziennikarze są bardziej uzależnieni, bardziej związani z władzą i rozmaitymi ośrodkami dyspozycyjnymi, aniżeli to było w PRL. Tam była sytuacja dość jasna, prawda? Wszyscy byliśmy, pracowaliśmy w jednym systemie, niemniej jednak jakby czuć było pewną niezależność. W rozmowach można było, mieliśmy kolegów, no, którym można było ufać. W tej chwili to właściwie nie wiadomo, komu można ufać. Koledzy i koleżanki zachowują się jak chorągiewki i w zasadzie są dyspozycyjni. No dość powiedzieć, że no, wiemy, no, jest pojęcie mediów mainstreamowych. Te media mainstreamowe to są te główne media, które nazywane są potocznie opiniotwórczymi. Oczywiście potocznie, bo one opiniotwórcze są dlatego, że tak się okrzyknęli, czy raczej tak je okrzyknięto. Opiniotwórcze powinny być te media, które przekazują prawdę. Tymczasem jest odwrotnie. My żyjemy w jakimś matriksie. I powiem szczerze, że ja z wielką niechęcią już oglądam wszelkie informacje. I zarówno w stacjach prywatnych telewizyjnych, jak również w telewizji publicznej. I w Jedynce, i w Trójce. To wszystko jest grubymi nićmi szyte, zafałszowane, niedopowiedziane. No chociażby najświeższym takim przykładem jest marsz w obronie telewizji Trwam. Byłem na tym marszu. Po tym marszu stanąłem w Alejach Ujazdowskich, czekałem aż przejdzie od czoła, czyli to był ten piętrowy autobus, taki angielski, na którym dziennikarze, głównie fotoreporterzy, siedzieli aż do końca. To trwało gdzieś, nie, 45 minut, może dłużej. Podejrzewam, że już byli pod kancelarią premiera zgrupowane tłumy, gdy tu jeszcze szły. I od razu oceniłem to, ponieważ tyle osób to widziałem tylko na pielgrzymkach papieskich, że ja to oceniłem, ale oczywiście tak szacunkowo, nie licząc to według jakiegoś wzoru, na 100 tysięcy wówczas już. A 20 tysięcy, to według mnie to jest śmieszne. Byłem 10 również w archikatedrze na mszy i po. I tam oceniano to na 20-30 tysięcy wówczas. A tu naprawdę były tłumy z całej Polski. Ludzi był ogrom. I cóż widzimy? Widzimy, że w wszystkich mediach, Jedynka, Dwójka, TVN, Polsat, no chyba wszędzie, no, nie wiem, może gdzieś tam się przemyciła jakaś informacja, ale wydaje mi się, że nie, wszędzie było 20 tysięcy ludzi. Najciekawsze, że w Interii, na przykład w portalu Interia, widziałem, że też podano 20 tysięcy osób, natomiast jak wszedłem w galerię, to pod jednym zdjęć był podpis, marsz, w którym uczestniczyło 50 tysięcy, tam już było 50 tysięcy. To pokazuje, proszę Państwa, obraz zafałszowania polskich mediów. Jeśli w tak elementarnym przekazie informacji, jaką jest ilość osób demonstrujących, jak na komendę, wszyscy powtarzają mantrę 20 tysięcy i zaniżają i jakby wspólną, to tak wygląda, jakby jakiś ośrodek dyspozycyjny, jak ten słynny generał Benediktow w Polsce istniał i powiedział, było 20 tysięcy. I my wszyscy, tak jest, towarzyszył generale. No przepraszam, to są takie porównania, ale mnie to oburza po prostu. Nie wyobrażałem sobie, że dojdziemy do takiej sytuacji 20 lat po tak zwanym odzyskaniu niepodległości po okrągłym stole, że dziennikarze będą tak uwikłani. To jest przykre. Rolą dziennikarza jest patrzenie władzy na ręce. A czy nie jest teraz tak, że dziennikarze patrzą na ręce na opozycji? Już od dłuższego czasu, od chwili, kiedy Platforma przejęła władzę, w zasadzie głównym zadaniem mediów mainstreamowych jest patrzenie na ręce opozycji, ewentualnie badanie stanu psychicznego liderów opozycji, zwłaszcza jednego lidera.
No jest to smutne, bo przypomina praktyki za wschodniej granicy, czyli w krajów typu Białoruś czy Rosja. O przewinach Donalda Tuska mówi się ewentualnie tylko w kategoriach jakichś anegdot czy wpadek drobnych. O dużych aferach się nie mówi, chyba że nadchodzi taki moment, że trzeba z jakichś tam względów nieznanych szerzej przywalić na chwilkę premierowi. Natomiast ogólny przekaz jest taki, że opozycja jest antypaństwowa, mówiąc o opozycji, mówię o PiS-ie, podejmuje działania niebezpieczne dla demokracji i w zasadzie trzeba przyglądać się działaniom opozycji i je kontrolować, gdyż mogą one stanowić zagrożenie dla rozwoju państwa. Natomiast to, że nie ma leków na raka, to, że pękają drogi, to w tym momencie mniej ważne. A być może niedługo dojdzie do tego, że za te właśnie sprawy będzie się obwiniać właśnie opozycję. Zapytam o tę okładkę Newsweeka, na której ukazany jest Antoni Macierewicz jako terrorysta. Czy to jest jakieś przekroczenie granicy etyki dziennikarskiej według panów? Jest. I to myślę, że to jest celowe, świadomie zrobione. Zresztą chyba, nie wiem, czy nie sam Antoni Macierewicz porównywał, że podobną okładkę w 1992 roku nie wiem, jeden z tygodników zamieścił, jeśli chodzi o pana premiera Olszewskiego. Więc to jest gra celowa. Jest to obrażanie, wyszydzanie, zohydzanie, próba raczej zohydzania osoby, która najbardziej, no, znaczy jest osobą, jedną z osób, która najbardziej dopieka obozowi rządzącemu, dążąc do poznania prawdy o Smoleńsku, bo wszyscy mają świadomość. W momencie, jeśli poznamy tę prawdę, a już wiemy o tym, że winy ludzi z obozu rządzącego, urzędników obozu rządzącego z premierem na pewno były tutaj niekwestionowane, przygotowanie tej wizyty, przeprowadzenie śledztwa i tak dalej, co dalej, to zobaczymy. W momencie, kiedy ta prawda wyjdzie na jaw, to będzie mogło oznaczać jakby koniec tej formacji. Pod względem nie tylko etycznym, ale myślę, że to się przebije do społeczeństwa. I to, co udaje się w tej chwili ludziom wmawiać, tumanić ich, bawiąc ich, próbując ich zatrzymywać programami jakimiś typu show, innymi, żeby po prostu nie myśleli o tych najważniejszych rzeczach, to wszystko ma swój kres. Jednym takim momentem były emerytury, kiedy ludziom się otworzyły, że tak powiem, klapki, powiedzieli, oho, coś z tym rządem jest nie tak, to nie jest nasz rząd. Ten rząd nie reprezentuje społeczeństwa, tylko jakieś interesy nie wiadomo jakie. I myślę, że drugim takim momentem, bardziej jeszcze przełomowym, będzie prawda o Smoleńsku. Ja głęboko w to wierzę, że kiedy ta prawda zostanie upubliczniona, to wszyscy kłamcy smoleńscy odejdą w niebyt polityczny. Dziękuję za rozmowę panu. Państwu dziękuję za uwagę.